Chciałbym wystartować na olimpiadzie, zdobyć złoty medal. No było to długie oczekiwanie na coś, na co tak bardzo długo pracowałem i co kosztowało mnie tak wiele wyrzeczeń. Mesdames et messieurs, le médaillé olympique. Lata wyrzeczeń i niezapomniane chwile triumfu. Paulina Chylewska, zapraszam na sport. 42 lata czekaliśmy, by usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego granego dla polskiego skoczka na Igrzyskach Olimpijskich. Dziś marzenia nie tylko Kamila, ale i wszystkich kibiców spełniły się. Medal jest piękny, ale ciężki, skomentował po ceremonii Kamil Stoch. Mistrz olimpijski w skokach na normalnej skoczni odebrał dziś z rąk Ireny Szewińskiej upragniony krążek. Tak spełniają się olimpijskie marzenia. Zacznijmy jednak od małej podróży w czasie. Chciałbym wystartować na olimpiadzie, zdobyć złoty medal. No jak na razie to ja mam jeszcze czas. No i może za jakieś 5-6 lat wystartuję, jak będę dobrze skakał. Ty pamiętasz tego 12-letniego chłopca, który marzył o tym, by być mistrzem olimpijskim? Pamiętam. Troszkę tak, że tak powiem, z sentymentem, ale też troszkę się zawstydzam, jak to widzę. Złoto do złota. Stoch został mistrzem olimpijskim rok po tytule w Val di Fiemme. Trochę inny jest Kamil wizualnie niż ten sprzed roku z Val di Fiemme. No wiele się różni, natomiast wartość ma niesamowitą. Gratulacje płyną zewsząd, nawet z oficjalnej strony Liverpoolu, którego nasz mistrz jest wielkim fanem. Muszę zobaczyć. Teraz czas na kolejne wyzwania, początek treningów na dużej skoczni w środę. Doping kibiców to dla każdego sportowca dodatkowy bodziec do walki i wygrywania. Kamila Stocha wczoraj, tylko przed telewizorami, wspierała ponad 1/4 Polski. Kulminacyjny skok mistrza w drugiej serii śledziło prawie 11,5 miliona widzów. Całe zawody niespełna 9,5 miliona. Kolejna okazja do kibicowania w sobotę. Konkurs indywidualny na dużej skoczni i w poniedziałek konkurs drużynowy. Na igrzyskach okazji do kibicowania nie brakuje. Jutro przed kolejnymi szansami na medale staną nasze biatlonistki. Dzień zaczniemy jednak od sprintów techniką dowolną. Transmisja od 10.55 w dwójce, biatlonowy bieg pościgowy kobiet w jedynce od 15.55, a od wczesnego rana blok olimpijski w TVP Sport. Synonimem biegów na igrzyskach w Soczi jest dla nas przede wszystkim Justyna Kowalczyk. Jutro sprint techniką dowolną. Nasza mistrzyni nie startuje. Justyna Kowalczyk o swój medal powalczy w czwartek. Na razie testuje narty i gratuluje złotemu Kamilowi. Napisałam mu, że jest przegości, że mu bardzo gratuluję i zazdroszczę tego wszystkiego. Jutro sprinty techniką dowolną. Faworytki dwie, Kiken Randall i Marit Bjergen. Norweszka celuje w szóste olimpijskie złoto. Ostry zakręt tuż przed wjazdem na stadion. W tym miejscu Marit Bjergen wygrała bieg łączony i w tym samym miejscu mogą się rozstrzygać losy sprintu. Trasa kręta i techniczna z długim finiszem. Takie lubi Sylwia Jaśkowiec. Trener Chudacz o jej fizyczną formę jest spokojny. Teraz tylko głowa musi zadbać o... i o mentalną powerę. Mam nadzieję, że może jeżeli nie jeszcze dzisiaj, to jutro już będzie na maksimum mentalu poweru, jak to określił trener. W sprincie męskim mentalną siłę szykuje Maciej Staręga. Dominacja Holendrów w łyżwiarstwie szybkim na igrzyskach w Soczi nabiera nowego wymiaru. W sprincie znów pomarańczowe podium, a Polak Artur Waś był 9. W pierwszym przejeździe Artur Waś uzyskał taki wynik, który przed rokiem na tym torze na Mistrzostwach Świata dałby czwarte miejsce, 35.01. Tyle, że igrzyska to igrzyska. Poziom wzrasta, Polaka wyprzedziło 7 łyżwiarzy. W drugim biegu Waś pozycji nie poprawił, spadł na miejsce 9. Źle się złożyłem w ten pierwszy wiraż, biodra mi troszkę na zewnątrz wyskoczyły, no i no już stanąłem w tym wirażu, nie rozpędziłem się tak jak mogłem. Niedosyt pozostał, ale to i tak najlepsze miejsce polskiego sprintera w historii Igrzysk Olimpijskich. Do historii zaczynają przechodzić Holendrzy. Trzecia konkurencja, a oni mają już 7 medali. Dziś znów całe podium pomarańczowe. Złoto w sprincie wygrali po raz pierwszy w historii. A do tego na podium stanęli bracia bliźniacy. Michel Mulder wygrał, Roland był 3.
Po zakończeniu igrzysk w Soczi diametralnie zmienimy sportowe zainteresowania. Wszystko za sprawą halowych mistrzostw świata w lekkiej atletyce rozgrywanych w Sopocie. Podczas mityngu w Gandawie kwalifikacje do mistrzostw uzyskali tyczkarka Anna Rogowska i sprinter Dariusz Kuć. Więcej informacji w programie Mistrzowski Sopot w TVP Sport o 22:45. A podsumowanie wydarzeń trzeciego dnia igrzysk w Soczi w olimpijskim wieczorze o 23:00 w TVP Sport. Zapraszam, do zobaczenia.